Bardzo się cieszę, że wszyscy paneliści są. Chciałabym zaprosić panią Annę Dąbrowską, głównego specjalistę w Biurze Rzecznika Finansowego. Bardzo dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału. Panią Małgorzatę Makulską, wiceprezes Ergo Hestia, grupy Ergo Hestia. Alfabetycznie proszę. Pana Adama Malinowskiego, Generali, członek zarządu. Panią Katarzynę Przewalską, którą już wszyscy Państwo znacie, oklaskiwaliście, ale też prosimy o oklaski, dziękujemy. Pan Igor Rusinowicz, przedstawiciel multiagencji, prezes agencji Unilink. I pan Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Brokerów. Zatem jak Państwo widzicie, mamy przegląd rynku, przegląd też mamy głosy instytucji. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Mam nadzieję, że dyskusja będzie owocna i w wyniku tej dyskusji nasz projekt może uda się w jakiś sposób poprawić. Natomiast zanim przejdę do pytań panelowych, tutaj skorzystając z okazji, że pani dyrektor Przewalska przyjechała do nas, myślę, że dobrze by było, jakbyśmy się dowiedzieli, na jakim etapie jesteśmy z projektem i kiedy moglibyśmy się jeszcze wtrącić. Nie działa? Działa? Słychać mnie. Dziękuję bardzo serdecznie za głos. Słuchając tego, co pani mecenas Zbata tutaj powiedziałaś, to wydawało mi, znaczy przed tą prezentacją wydawało mi się, że to będzie dosyć spokojny, a właściwie nudny panel, ale po tej prezentacji wydaje mi się, że emocje wzrosły, ale to dobrze. Jeżeli chodzi o to, co mówiłaś na końcu, a mianowicie o tym, że jest czas na to, żeby poprawić wiele kwestii w projekcie ustawy, ale to oczywiście to o tym też możemy dyskutować, czy one wymagają poprawy, ale to chcę powiedzieć, że tego czasu nie ma już, dlatego że my mamy swój kalendarz, który jest bardzo niestety napięty, a wynika po prostu z konieczności dostosowania i zaimplementowania dyrektywy IDD. I w związku z tym, proszę Państwa, w przyszłym tygodniu wysyłamy projekt na Komitet do Spraw Europejskich. Między majem a czerwcem prawdopodobnie stanie projekt na Komitecie Rady Ministrów. W czerwcu, być może pod koniec, zgodnie z planem, ma przyjąć go Rada Ministrów. I prawdopodobnie w lipcu, lipiec, sierpień przekazany zostanie do Sejmu i po przerwie wakacyjnej prawdopodobnie, taki mamy harmonogram, rozpoczną się prace w Sejmie. Zgodnie z naszym kalendarzem ustawa ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku, więc naprawdę tego czasu jest bardzo mało. My w tej chwili jesteśmy po drugiej turze uzgodnień i nie będzie już konferencji uzgodnieniowej. Niektóre uwagi, które zostały przekazane, zostaną uwzględnione, więc projekt będzie jeszcze zmieniał się, to znaczy w tej chwili się zmienia i zobaczą Państwo efekt tych zmian po prostu na BIP-ie RCL-u, kiedy przekażemy projekt na Komitet Europejski. Czyli mamy jeszcze tydzień. Tak, tydzień jeszcze jest, tak. No, to właśnie. Dobrze, że mamy ten kongres PIU. Dziękujemy, że PIU też padło na pomysł zorganizowania takiego panelu. No, oczywiście tydzień jest, ale jeszcze myślę, że w ramach dyskusji parlamentarnych może uda coś tam się jeszcze poprawić. Bardzo dziękujemy pani dyrektor i tak przejdziemy do kolejnych pytań naszego panelu. No właśnie, nowe wymogi, nowe problemy. Jak to zafunkcjonuje na rynku? Jakie problemy będziemy mieli na rynku i jak ten obecny model pośrednictwa, dystrybucji zadziała na rynku? Czy mogłabym najpierw poprosić panią prezes Makulską, żeby nam powiedziała swoje spostrzeżenia jako z punktu widzenia ubezpieczyciela? Czy tutaj widzicie państwo jakieś problemy i jak to będzie funkcjonowało? Czy rzeczywiście to wymaga dużo pracy?
Ja w ogóle nie lubię wyrazu problem, to po pierwsze, więc problemów nie widzę, natomiast na pewno widzę dosyć dużą zmianę i to zarówno czytając dyrektywę, jak i czytając projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, uważam, że moim zdaniem ten rynek się zmieni znacząco. Czy to będzie zmiana szybka, gwałtowna, mam nadzieję, że nie, czy ewolucyjna, czy nam nadzór pozwoli na zmianę ewolucyjną, a w szczególności czy pozwoli agentom. Natomiast co ja bym wyróżniła z takich istotnych rzeczy? Po pierwsze, sama dyrektywa, tego akurat nie ma chyba w projekcie ustawy, wskazuje, że celem dyrektywy jest nie tylko, o czym się tutaj mówi cały czas, konsument, ale również celem dyrektywy jest wprowadzenie równości pomiędzy pośrednikami, to znaczy równych warunków działania. I to jest dobre, bo rzeczywiście poza podmiotami zwolnionymi w ogóle z ustawy o dystrybucji niepodlegającymi, wszyscy muszą spełniać te same wymogi. To jest szalenie istotne, co pewnie dzisiaj tak do końca, szczególnie w nowoczesnych pośredników digitalowych może nie mieć miejsca. Natomiast o ile model dystrybucji moim zdaniem się znacząco nie zmieni, to znaczy dalej będziemy mieli ten podział, który mamy, o tyle na pewno zmieni się zgodnie z ustawą całkowicie sposób sprzedaży tych ubezpieczeń. I bardziej dzisiaj dotknie on pośredników, czyli agentów, brokerów i agentów oferujących ubezpieczenia dodatkowe, niż samych zakładów, ponieważ zakładam, że jeżeli przeszły już przez proces chociażby na przykład Solvency II, to są w stanie również się dosyć szybko do nowych wymogów dostosować. Mam obawy o to, w jakim tempie mogą się dostosować do tego agenci i może mniej nawet brokerzy i dodatkowe podmioty pośredniczące. Do czego zmierzam? Przede wszystkim zmieni się sposób sprzedaży i oferowania ubezpieczeń. I tutaj artykuł 9 na przykład wprost mówi o konieczności analizy potrzeb klienta. I to nie tylko w ubezpieczeniach na życie, ale w zasadzie we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. Więc jeżeli pominiemy łatwość analizy potrzeb w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjne, to przy pozostałych taka analiza musi być sporządzona i teraz jeżeli popatrzymy na to, że agent wyłączny będzie korzystał z arkusza potrzeb sporządzonego przez Zakład Ubezpieczeń, o tyle multiagent będzie musiał taki arkusz sobie sam stworzyć, chyba że ubezpieczyciele, czyli my wszyscy się porozumiemy i stworzymy wspólny jeden arkusz dla wszystkich. Pytanie. Będzie musiała być sporządzona analiza i zresztą ten punkt ustawy podlega wprost kontroli KNF-u zgodnie z projektem ustawy. Ten artykuł. Po analizie potrzeb musi zostać sporządzona klientowi rekomendacja, która uwzględnia jego potrzeby i nie wiąże się z interesem ekonomicznym agenta. W przypadku ubezpieczeń na życie agent będzie musiał w ogóle wdrożyć u siebie procedury, które udowadniają, że ten interes ekonomiczny agenta nie jest uwzględniany, to znaczy agent nie jest w konflikcie interesów. Czyli czeka jeszcze agenta cała praca w ubezpieczeniach na życie w grupie trzeciej działu pierwszego, cała procedura formalna przeprowadzenia takiej organizacji w swojej firmie. Następnie jest, czyli tak, mamy analizę potrzeb, mamy ofertę i następnie jest obowiązek informacyjny, no to mamy tutaj szereg rzeczy łącznie z wynagrodzeniem, a raczej charakterem wynagrodzenia, przy czym musimy pamiętać, i tu mam jeszcze na razie z tym problem, że to jest zarówno prowizja, jak i honorarium, lub wynagrodzenie innego rodzaju, czyli krótko mówiąc wszystko, bo jest to każda korzyść ekonomiczna o charakterze finansowym i niefinansowym. I tu ja osobiście mam problem ze zdefiniowaniem, jak agent ma informować o wynagrodzeniu za tę polisę i myślę, że jeszcze o tym będziemy w szczegółach rozmawiać, ale dzisiaj to jest najtrudniejszy chyba definicyjnie obszar. Nie musi podawać wysokości prowizji poza niektórymi przypadkami ubezpieczeń na życie. I to jeżeli chodzi o proces sprzedaży. On ulegnie zmianie, przy czym on będzie obowiązywał we wszystkich kanałach dystrybucji. I czy nam się to podoba, czy nie, to po prostu musimy się do niego dostosować i musimy pomóc dostosować do tego naszych agentów. Druga rzecz dosyć istotna,
o której chciałam się tutaj powiedzieć teraz, to jest tak zwany compliance nie u nas, tylko u agenta. Agent musi udowodnić, musi umieć udowodnić, że interesuje się, że działa w interesie konsumenta, a właściwie nawet poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, co jest nowym pojęciem interesariusza, i musi umieć udowodnić, że nie kierował się swoją korzyścią majątkową, to znaczy, że wszystkie dodatkowe zachęty, jeżeli w ogóle miały miejsce, czyli na przykład konkursy, promocje, kontrakty prowizyjne i różne inne rzeczy, które wymyślamy, a raczej wymyślaliśmy do tej pory, nie miały wpływu na ofertę, którą on zaproponował klientowi. Myślę, że to jest też duża zmiana w sposobie oferowania ubezpieczeń, która nas czeka. Bardzo dziękuję Pani Prezes. Rzeczywiście te obowiązki, które będą nałożone na dystrybutorów, pośredników. No, zobaczmy, co agenci właśnie tutaj, jeżeli Pan Prezes Igor Rusinowski nam powie z punktu widzenia agencji, multiagencji, bo jednak Państwo reprezentujecie wiele podmiotów i właśnie ten interes klienta, te wszystkie obowiązki informacyjne, ankiety i tak dalej, i tak dalej. Jak to wpłynie na Państwa działalność? Jakie tutaj Państwo widzicie istotne kwestie, żeby nie powiedzieć problemy, do rozwiązania? Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja myślę, że to jest, my upatrujemy w tym więcej szans niż zagrożeń, jeżeli chodzi o nas, dlatego myślę sobie, że ten rynek pośrednictwa w Polsce, on po pierwsze jest bardzo rozdrobniony, po drugie jest bardzo jeszcze nieprofesjonalny, tak, co jedno z drugim się wiąże, tak. Myślę, że te wszystkie zmiany, one wpłyną z jednej strony na właśnie profesjonalizację tego zawodu, który historycznie, ponieważ nie było zbyt wiele barier wejścia na ten zawód, przyciągał wiele osób, które się tym zawodem zajęły, a z drugiej strony jest to rynek bardzo rozproszony. Ja myślę, że te wszystkie wymogi informacyjne i te wszystkie obowiązki i również to, że będziemy podlegali kontroli KNF-u spowoduje, że w czasie pewnie kilku lat na rynku zostanie kilka czy kilkanaście dużych organizacji, które będą zarządzały sieciami agentów, które będą miały odpowiednie zaplecze organizacyjne, finansowe, informatyczne, żeby te wszystkie żeby tym wszystkim wymogom sprostać, tak? Bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby pojedynczy agent te wszystkie wymogi mógł wziąć na siebie, przychodzić szkolenia, monitorować rynek i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście nasza teza, natomiast głęboko wierzymy w to, że te zmiany pomogą sprofesjonalizować ten rynek. My jako organizacja, która zarządza 8000 agentów, z chęcią weźmiemy to na swoje barki, natomiast na pewno będzie to wymagało wysiłku, będzie to wymagało dużo pracy i szkoleń, wdrożeń i tak dalej, natomiast myślę, że na końcu dnia spowoduje to, że agent wybierze z kim chce pracować, dlatego że wybierze podmiot, który będzie mu oferował, że tak powiem, komfort pracy z nowymi regulacjami i w nowym reżimie, tak? Także to z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że to też jest tak, że dzisiaj agent w pewnym sensie stoi w rozkroku pomiędzy towarzystwem a klientem, dlatego że formalnie my jesteśmy agentem towarzystwa, czyli reprezentujemy towarzystwo. Z drugiej strony dzisiaj już tak naprawdę doradzamy klientowi, dlatego że proszę mi uwierzyć, że klient, jeżeli ma jakikolwiek problem z ubezpieczeniem, to nie idzie do ubezpieczyciela, tylko idzie do agenta, tak? Bardzo często klient nie ma świadomości, gdzie jest ubezpieczony, tylko wie, że jest ubezpieczony w agencji na ulicy X, tak? Jeżeli ma jakikolwiek problem, to on idzie do tego agenta i to ten agent musi z tego się tłumaczyć. Także dzisiaj my mamy jednak jakieś takie wewnętrzne poczucie komfortu, ja mówię tutaj z perspektywy organizacji naszej, która koncentruje się na majątku i na prostym życiu, nigdy nie zajmowaliśmy się UF-kami, że tak naprawdę już dzisiaj agent musi dbać o interesy klienta, dlatego że jeżeli nie będzie dbał, to ten klient do niego wróci i to jego będzie ciągnął za krawat, zanim pociągnie trochę anonimowego dla niego ubezpieczyciela, tak? Także myślę, że też te zmiany, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, na które jeszcze czekamy, natomiast myślę, że te zmiany generalnie są dobre na rynku, co nie znaczy, że nie wyeliminują z niego niektórych graczy, tak? To się może stać. No czyli de facto powinniście być może brokerem, bo jednak ten interes klienta, doradzacie klientowi, dbacie o interes klienta i to no, jako multiagencja to jest zrozumiałe. Trudniej jest problemem wyłączności. No i oczywiście problem dla mniejszych agentów, gdzie nastąpi duża koncentracja, no bo jednak te wymogi są dość duże i kwestia tego, czy ci mali agenci sprostają tym wymogom, czy będą w stanie podołać tym wymogom, biorąc pod uwagę sankcje. No ale jak tu trochę się przekształcamy agenci w brokerze,
brokera, a co na to rynek brokerski? Właśnie, jeżeli pan prezes mógłby nam powiedzieć z punktu widzenia brokerów, czy tutaj widzicie jakieś zagrożenia, czy w ogóle przeformułuje się u was ten rynek, czy będziecie inaczej działali, bo jednak no, agencje będą musiały dużo pracy włożyć w ten system sprzedażowy. Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o brokerów, to tak naprawdę ja od zawsze powtarzam, że przepisy IDD tylko wtłoczą w pewne ramy to, co brokerzy do tej pory robią tak naprawdę. Bo dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, co to znaczy analiza potrzeb klienta? To jest ankieta brokerska i ukształtowanie programu dla konkretnego klienta, uszytego na miarę, odpowiadającego właśnie interesom klienta. Tutaj rozmawiamy o tym, jak brokerzy odnoszą się do tego, że agenci będą teraz doradzali. No i fantastycznie, przecież do tej pory też mogli doradzać. I to robili, jak mówił tutaj przed chwilą pan prezes. Tak naprawdę oczywiście najważniejszą konsekwencją wejścia w życie przepisów będzie to, że to, co my jako brokerzy robimy od ponad 25 lat, czyli działamy w interesie klienta, zgodnie z kartą Sobieszewską 1998, przypominam, wbrew ustawie troszeczkę obecnej, która mówi, że działać w interesie stron umowy ubezpieczenia, kodeks etyki zawodowej brokera też mówi, że szanując interes ubezpieczyciela, działaj w interesie klienta. Dzisiaj historia zatacza krąg. Wszyscy jak tu siedzimy, będziemy musieli działać w interesie klienta. Także my po prostu patrzymy na to z takiej perspektywy, że to, co dzisiaj brokerzy robią od konstrukcji programu po rekomendacje, będzie się musiało tylko troszeczkę inaczej nazywać i inaczej zostać opakowane. Najważniejsza zmiana, ta karta informacyjna o produkcie, tak, o którym tutaj pani mecenas mówiła. To jest tak naprawdę wyzwanie stojące przed nami wszystkimi i od tego, jak sobie z tym wyzwaniem poradzimy, będzie zależało, jak ten rynek będzie wyglądał. Bo tak naprawdę zagrożenie jest tylko jedno, że klient, dostawszy kartę informacyjną o produkcie, będzie myślał, że to jest umowa. I to jest robota nas wszystkich, żeby on tak nie myślał. Tak, no tu się zgadzam, rzeczywiście trafne spostrzeżenie. Czyli brokerzy właściwie nie zmienią swojego postępowania, agenci może będą mieli trochę więcej pracy, czyli rzeczywiście mamy same pozytywne cechy. Ubezpieczyciele też są zadowoleni, może drugi ubezpieczyciel powie, czy też równie jest zadowolony ze zmianą systemu i z większej ilości pracy. A co z tym klientem? Czy rzeczywiście ten model tutaj, tak mówimy, obowiązki, no ale też wszyscy musimy robić biznes, czyli musimy sprzedawać, mamy jakieś cele sprzedażowe. I właśnie jak tutaj pan Adam Malinowski by się na to zapatrywał. Znaczy ja trochę tą dyskusję podpalę, dlatego że ona jest taka sympatyczna, miła, słodka. To nie jest do końca tak. Znaczy zgadzam się z panem prezesem Stowarzyszenia Brokerów w pełni. Brokerzy są w sytuacji najłatwiejszej. Kropka. Wynika to jakby z biznesu, który prowadzicie. Zgadzam się z Igorem częściowo. Ta zmiana spowoduje koncentrację biznesu agencyjnego, który jest dzisiaj bardzo rozdrobniony. Pamiętajmy o tym, że 5-6 największych agregatorów, których Igor jest numerem 1 obecnie na polskim rynku, więc też trochę niereprezentatywny przypadek agenta, reprezentuje raptem 5% przypisu na rynku w Polsce. I teraz moim zdaniem koncentracja nie oznacza profesjonalizacji. Znaczy, jeżeli my mówimy, że ubezpieczyciele nie byli w stanie przez tyle lat wpłynąć na agentów, żeby oni tą wiedzę posiadli, żeby te relacja klient-agent, ona była na wysokim poziomie, to nie może za bardzo... KNF płynie tymi fajnymi karami? Prędzej niż sam fakt agregacji. Nie widzę powodu, dla którego pośrednik, który pojawia się nagle pomiędzy i ściąga tych agentów pod siebie, miałby to zrobić. Oczywiście, obowiązek informacyjny, pełna zgoda, ułatwi. No jeżeli będzie karta produktu, czy będzie karta potrzeb Unilink, to oczywiście dla takiego agenta wytworzenie tego samodzielnie, swój własny obszar compliance będzie trudnym obszarem. Pójdzie do agregatora po to, żeby ten agregator dał mu narzędzia. Natomiast to nie zmieni relacji agent-klient. Dzisiaj problem mamy taki, to nie jest absolutnie do Igora, bo to, co robi jego agencja, bardzo szanuje, ale większość dużych agencji ma zerowy nadzór nad pracą owca.
Jak ja rozmawiam dzisiaj z agentem i pytam, słuchaj stary, mamy takie ustalenia, chciałbym, żebyś promował moje produkty wśród swoich owca. A większość odpowiedzi jest takich, ja mam ich 2000, wiesz, że nie mam z tym kontroli. No więc właśnie, mój margines, który sobie zostawiam, przecież dzisiaj agencje duże działają na zasadzie Grouponu. Czyli kolekcjonują małych użytkowników, co powoduje masę i idą do ubezpieczyciela i mówią, to teraz ja bym chciał mieć te 3% super więcej i z tych 3% ja wyżyję. No, te produkty, główny produkt, czyli Oceon, jest jednak mało marżowy. Tak. Także dla agenta. Więc ja nie wierzę w to, że sama agregacja spowoduje jakąkolwiek zmianę w poziomie wiedzy agentów. Co więcej, moje rozmowy z agentami, i to jeszcze bardziej utrudnię, pokazują, że agenci nie dostrzegają symptomów problemu. Ty nie mówisz problem, mówisz wyzwanie, super, wyzwania. Wyzwaniem nie jest IDD. Wyzwaniem nie jest ustawa o dystrybucji. Ona jest tylko symptomem zmian, które nadchodzą. Koledzy od franków, od kredytów hipotecznych, dlaczego skandują? Dlatego, że frank jest po 4 złote. Gdyby frank był po złoty 50, nie byłoby na ulicy jednej osoby. Dlaczego są przywiązani do polisy lokat? Bo był kryzys na rynku akcyjnym w Stanach, potem w Europie. Gdyby nie było i te zwroty roczne byłyby na 12-15%, nie byłoby ani jednego skandującego po sąsiedzku tam przy plaży. Więc jakby ja rozumiem, że tworzy się pewna aberracja klientocentryzmu. Czyli mówimy klient w centrum, tak, ale klient mówi, jak jest dobrze, czyli mam szkodę, czyli ktoś mi wcisnął produkt, był mis-selling, ale miałem szkodę, to nie ma dramatu, jest dobrze. Ale jeżeli przez 5 lat z rzędu nie miałem szkody z autokasko, to pytanie jest takie, czy to autokasko nie jest mis-sellingiem. No poniekąd jest, bo klient go nie potrzebował. Więc wchodzimy, moim zdaniem, w obszar, który po pierwsze jest niebanalny, po drugie agenci i ubezpieczyciele nie widzą problemu. Problemem jest zmiana w sposobie myślenia klienta i wsparcie tego przez legislację, bo klient jest jednocześnie głosującym, więc wszystkie państwa idą w kierunku takim, zabezpieczmy interes klientów, bez jasnej odpowiedzi na pytanie, jak to wdrożyć. Ja uważam, stoimy przed dużym problemem. Czyli de facto klienci sobie będą wybierać. Jak im nie będzie pasować, no to będą denerwować się, pisać skargi, to się już dzieje. Protestować. Oczywiście, przykład, to się dzieje. Przykład kredytów frankowych, przecież dlaczego ludzie te je brali? Nie dlatego, że byli wprowadzani masowo w błąd, tylko dlatego, że w tym czasie rata w kredycie frankowym była niższa niż w kredycie złotówkowym. No tak. Gdyby nie negatywna relacja kursu złotówki do franka, problemu by nie było. I tak samo będzie z każdym produktem. Problem jest taki, że my wdrażając produkt, nie mamy informacji, czy on jest abuzywny. Bo jego abuzywność, czy mis-selling okazuje się po latach i działa wstecz. Więc ja uważam, że ta ustawa dużo skomplikuje. Ta dyskusja jest potrzebna. Ta ustawa powoduje to, że w ogóle rozmawiamy o dystrybucji. Jakby ja jestem absolutnie wielkim fanem pani dyrektor, którą miałem okazję parę miesięcy temu po raz pierwszy poznać i sposób, w jaki prowadzi te spotkania przy ministerstwie są fantastyczne. Więc rozmawiamy o ustawie o dystrybucji. W świecie, który się zmienia, rozmawiamy o porównywarkach. Przecież nie było tego na Boga 10 lat temu. Rozmawiamy tak. o fintechach i insurtechach. To dobrze. To homonto, które narzuciła Unia Europejska w postaci IDD i to, z czego wy się rozliczacie, czyli z raportu zgodności do jednak ustawy tej korowej, jest problemem. Ona wdraża bardzo wiele elementów, których nie wiemy, jak je dzisiaj przełożyć na język polski. Pani dyrektor chciała wtrącić słowo. Tak. Dwa słowa, tak. Tu zresztą już w tej wstępnej prezentacji było o tym mówione, że zmienia się w ogóle podejście do rynku pośrednictwa. Nie mówimy w tej chwili o pośrednictwie, tylko mówimy o dystrybucji. Dokładnie. I ten akcent jest położony w ogóle na inny obszar. Akcent jest położony w tym kontekście na klienta. I dyrektywa IDD jest taką dyrektywą wdrażającą takie standardy MiFID-owskie na rynku ubezpieczeniowym. Więc tutaj pod tym względem rzeczywiście problemów może być dużo interpretacyjnych. I też mówiliśmy o tych klauzulach generalnych wcześniej, ale myślę, że zarówno te klauzule, jak i każde inne klauzule generalne, które są wprowadzane po okresie ich funkcjonowania, one zarówno w zakresie orzecznictwa, jak i doktryny znajdą swoje odzwierciedlenie. My mamy problem z implementacją klauzul generalnych, bo z jednej strony nie chcemy niczego zawężać, tak? Nie chcemy ani rozszerzać, ani zawężać. Jeżeli wprowadzimy jakieś szczególne na rynku polskim rozwiązania, może się okazać, że zrobiliśmy coś źle. Musimy pamiętać,
że przy implementacji dyrektywy zawsze jesteśmy, funkcjonujemy na jednolitym rynku i jeżeli dyrektywa mówi nam o, nie wiem, honorariach czy o rzetelności, uczciwości, to chcemy posługiwać się tym językiem, żeby móc wprowadzić go do obrotu krajowego, żebyśmy wiedzieli, że zarówno w Polsce, jak i w innym kraju Unii Europejskiej są takie generalne klauzule podobne i podobnie znaczą. Bardzo dziękuję, ale no właśnie, co rzecznik finansowy? Czy tutaj to uporządkowanie dystrybucji będzie miało wpływ? Czy państwo będziecie mieli więcej spraw? Jak ten model dystrybucyjny wpłynie z państwa punktu widzenia na rynek? Dzień dobry państwu. No, dla nas dyrektywa IDD po prostu pokazała przegląd wszystkich problemów, wszystkich patologii, które rzecznik również sygnalizował w swoich raportach i opracowaniach poprzez właśnie problemy związane z dystrybucją ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, poprzez problem współpracy agentów z zakładami ubezpieczeń, wynagradzaniem agentów, całym systemem wynagradzania agentów. My tutaj upatrujemy też w tym, jaki kształt ma dyrektywa i jaki kształt będą miały przepisy ustawy, która ją implementuje. Ogromną rolę rzecznika finansowego właśnie, jeśli chodzi o rozpatrywanie reklamacji, które będą na pewno do nas, znaczy skarg i reklamacji z tym związanych, które będziemy analizować, no ale także dużą rolę organu nadzoru. Naszym zdaniem to tak naprawdę te przepisy są w dużej mierze właśnie do tych instytucji adresowane i to od tego, jak organ nadzoru i jak rzecznik finansowy będą je interpretować, dużo też zależy. No i to są też takie wskazówki tak naprawdę, jak dystrybutorzy powinni działać. Tak jak tu już padło, my nie widzieliśmy, chcemy pochwalić takich klasycznych pośredników, tak? Bo rzeczywiście ci klasyczni pośrednicy, brokerzy czy agenci w dużej mierze już robili pewne rzeczy. No teraz oczywiście to troszeczkę zostało zmienione. Rzeczywiście tych obowiązków informacyjnych przybyło i trzeba je wtłoczyć w określone ramy. Natomiast właśnie problem był z tymi innymi kanałami dystrybucji. Tam, gdzie nie było tego profesjonalnego pośrednika i właściwie to nie wiadomo, czy to był często przy ubezpieczeniach na cudzy rachunek ubezpieczający wchodził w rolę pośrednika. Mieliśmy rynek Bank Assurance, czy jeszcze inne podmioty, które zajmowały się tak naprawdę dystrybucją ubezpieczeń i wchodziły w rolę pośrednika tak naprawdę nim nie będąc. Więc tak, to rzeczywiście te problemy, no jak mówimy o innych podmiotach, rzeczywiście mamy inne kanały dystrybucji. Tutaj mamy tradycyjnych agentów, brokerów, no ale ustawa też wprowadza nowe możliwości. Porządkuje pewne rzeczy, mamy porównywarki, mamy inne kanały dystrybucji tych agentów uzupełniających, inne możliwości też do dystrybucji. Czy w tej sytuacji rynek tradycyjny nie zacznie powoli zanikać? Mówimy o insurtechu, mówimy rzeczywiście o aplikacjach, popatrzymy na rynek bankowy, no to niedługo banki będą w pewnych sytuacjach spychane na drugi plan. Jak popatrzymy na Apple Pay, który funkcjonuje w Stanach bardzo sprawnie, inne możliwości, inne technologie, czy te tradycyjne kanały nie zostaną zastąpione przez właśnie nowe kanały i przez te wyzwania, te problemy, wyzwania, które nam niesie ta ustawa dystrybucyjna, czy tutaj, nie wiem, może pani prezes wyrywa się. Znaczy wyrywam, to może słowo źle powiedziane, ale wymagania, które przez nam nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń przed nami stawia, moim zdaniem wpłyną przede wszystkim na wzmocnienie agentów, bo tutaj, żeby sprostać wymogom ustawy, trzeba być człowiekiem, który
porozmawia z klientem i dokona tych wszystkich czynności, których ustawa wymaga. No tak, ale przerwę, jeszcze, tak, a młodzież? Momencik, ale. Prawdopodobnie nastąpi podział po produkcie, dlatego że jeżeli mówimy o prostym OC, gdzie, tak jak już mówiłam, analiza potrzeb jest zbyteczna, jeżeli mówimy o takich ubezpieczeniach jak te, które można kupić w Klikochronie, gdzie też w zasadzie analiza potrzeb jest zbyteczna, to tutaj rzeczywiście możemy powiedzieć, że dodatkowe nowoczesne kanały będą się mogły mocniej rozwinąć, ale trudno mi sobie wyobrazić porównywarkę ubezpieczeń mieszkaniowych na ryzyka ognia i kradzieży, przeprowadzającą szczegółową analizę potrzeb klientów. To takie pierwsze, czyli doradztwo bardziej ludzkie, no chyba że... Żartuję, Chyba że zmienią się produkty ubezpieczeniowe. To jest jedna rzecz. A druga rzecz dosyć istotna to jest fakt, o którym tutaj trochę nie mówimy, a mianowicie kto nie podlega ustawie o dystrybucji ubezpieczeń. Beata, wymieniłaś tutaj te wszystkie podmioty. To jest i ryzyka, to jest rzeczywiście wprost przepisane z dyrektywy i tutaj może się w tym zakresie dosyć dobrze rozwijać dalej kanał Affinity. I on w ogóle nie ma tych wymogów, nie trzeba w ogóle stosować tego wszystkiego, o czym tutaj rozmawiamy. Ja mam tylko taki apel, jeżeli mogę wykorzystać tutaj to miejsce i myślę, że w imieniu całego środowiska, żeby rozważyć możliwość rozszerzenia tych ryzyk, które tam są, bo tam jest tylko utrata, uszkodzenie, rezygnacja z usługi i wszystkie związane z kosztami podróży. Można by było jeszcze pomyśleć o ubezpieczeniach NNW, bo z tego co pamiętam, to dyrektywa mówi jak na przykład i wymienia numeratywnie to wszystko, co myśmy do ustawy przepisali, więc gdyby można było się zastanowić nad tym, żeby rozszerzyć to o inne drobne ryzyka, które są tam dzisiaj niewymienione, no ten kanał Affinity rzeczywiście mógłby się dosyć mocno tutaj rozwijać poza samą ustawą dystrybucyjną. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Tylko jeżeli mogę dopełnić, znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak do końca, że z tymi agentami, brokerami jest tak łatwo, a wyzwanie jest tylko przed tymi kanałami nowymi. Dlatego, że pamiętajmy, po pierwsze, multiagent nie istnieje w Europie. Znaczy, i to jest notabene dla ciebie największe wyzwanie absolutnie, żeby przetłumaczyć język europejski, gdzie mamy dwie formuły. Agent wyłączny, który nie ma problemu z porównywaniem, bo ma na Boga tylko jedną firmę, i broker, który działa w imieniu klienta, czyli jakby jest przejrzysty układ, nie? A u nas pojawia się ktoś pomiędzy, dokładnie, czyli niby osoba, która ma kilka ofert, ale jednak reprezentuje ZU, a nie klienta do wczoraj, no bo za chwilę ten obowiązek się zmieni. I wydaje mi się, że już przetłumaczenie IDD na język multiagencyjny jest bardzo ciężkim wyzwaniem. Dlatego, że nie istnieje tego typu twór jak multiagent, który u nas jednak jest tworem dominującym i głównym na rynku. Więc to jest pierwszy komentarz. Drugi, ta świadomość też jest niewielka. Jak pytam agentów mniejszych, takich małych, kilka dni temu, zapytałem, mówię, słuchaj, powiedz mi, co dla ciebie jest takim zapewnieniem twojej bezpiecznej przyszłości w rozumieniu ustawy o dystrybucji? On mówi, wiesz co, dla mnie bezpieczeństwem, takim gwarantem dobrej przyszłości jest to, że Zakład Ubezpieczeń nie ma e-maili i telefonów moich klientów. Ja mam je w Excelu, ostatnio w chmurze, bo przecież GIODO, fajnie, to pokazuje, że gdzieś tam czytamy gazety, ale to, że ja mam numer telefonów e-mail do klienta, to jest gwarancja dla mnie bezpiecznej przyszłości. My się bawimy w przedszkole z agentami dzisiaj. Znaczy my się ścigamy, kto przed kim schowa numer telefonu, ścigamy się we wpisywaniu fałszywych danych we wnioskach ubezpieczeniowych, czyli zamiana nazwiska z imieniem tylko po to, żeby szkody WFG się nie podczytały. I w tej naszej zabawie w przedszkole, i fajnie, bo to miła zabawa w piaskownicy jest, nadchodzi zmiana, zmiana legislacyjna, bardzo poważna, która nie patrzy na tą naszą zabawę i mówi, agencie ubezpieczycielu, weźcie się do roboty. Dokładnie, czy inną piaskownicę, już nie piaskownicę, tylko szkoła średnia i to będzie zmiana. Czy ja uważam, że skończymy w końcu z zabawą w takie to rozmowy agent, zakład ubezpieczeń. Może dzięki tej ustawie staniemy po jednej stronie i razem powiemy, mamy nowe wyzwanie, obowiązek informacyjny dla klienta. Stwórzmy coś razem, żeby było lepiej i prościej. I to jest dla mnie duża szansa. No dobrze, ale trudno też zmienić mentalność agenta, bo no, są pewne nawyki, przyzwyczajenia. To jest jego bezpieczeństwo. Wieloletnie nawyki, jego bezpieczeństwo. On zawsze tak działa i dlaczego on ma to zmieniać? Prawdopodobnie to będzie tak, że ten agent będzie robił to, co robił, tylko będzie dodawał dodatkowy dokument do podpisu klientowi, który będzie przygotowany przez ubezpieczyciela. Czy tutaj nie będzie takiej sytuacji, że mnożymy dodatkowe obowiązki i wydaje nam się, że będzie świetny świat,
świat, że wszyscy będą już teraz zadowoleni, ci klienci będą zadowoleni, mamy zrównane wszystkie kanały dystrybucyjne, natomiast tak na końcu ten agent będzie robił to samo, co będzie robił i czy nie mamy tutaj takiej obawy? Ja tylko dodam, do pierwszej kary. I no właśnie. Się, że ten temat sankcji to jest temat, który no zmienia optykę. No właśnie, tutaj pani Dąbrowska chciałaby dodać parę słów. Bardzo będę wdzięczna też na spojrzenie rzecznika finansowego na to wszystko. Znaczy, jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, to do tej pory panowało przekonanie, że łatwiej jest być multiagentem, no bo tutaj nie ma takiego problemu jak w przypadku brokera, że musi być to porównanie ofert i często kończyło się tak, że była wybierana tak naprawdę umowa, która była nie tyle korzystna dla klienta, tylko dla agenta, tak? Bo na przykład była większa prowizja czy inne aspekty. Natomiast wydaje mi się, że teraz i tak ja widzę tutaj właśnie ewentualne sankcje idące w tym kierunku, organ nadzoru będzie mógł właśnie badać, czy ten multiagent rzeczywiście proponując taką, a nie inną umowę, przedstawiając takie, a nie inne produkty, miał gdzieś tam w tyle głowy ten interes klienta przede wszystkim. Czyli będziemy zapobiegać mis-sellingowi. Wydaje mi się, że multiagentem już nie będzie tak łatwo być. Ale no to wszystko oczywiście no to zależy właśnie, od praktyki. Jak multiagencja, czy będzie łatwo? Pytanie w ogóle, czy tak naprawdę jest sens utrzymywania w ogóle takiego dodatkowego tworu jak multiagent, tak? Który w tej chwili de facto będzie musiał być lojalny i wobec zakładu ubezpieczeń, i wobec klienta. No właśnie, a tu pan prezes Igor, przekonali będzie się? Miał problem, bo właśnie ma jedną z największych agencji największą multiagencję w Polsce, ale rzeczywiście rynek jest tak, że mamy agenta zależnego, czyli pośrednika zależnego i niezależnego, więc tutaj jest problem z tymi multiagencjami i pytanie, czy tutaj multiagencja właśnie, wyzwania mamy, Affinity, przeglądarki, nowe kanały, InsurTech, nowe kanały sprzedaży, zmiana generacyjna, o czym zapominamy. Bo my cały czas patrzymy przez pryzmat tego, że no, właściwie, no, nie wszyscy ubezpieczyciele, przepraszam, tu pani prezes się uśmiecha, rzeczywiście wdrażane są różne nowe technologie do dystrybucji, no ale multiagencja działa przez stary sposób, starym systemem właśnie pani Kowalska przychodzi do agencji na ulicy Marszałkowskiej. Więc tutaj jak dla was się ten świat zmieni? Ja myślę, że ten świat się cały czas zmienia, tak? Myślę, że obraz agenta, ten, który mamy w głowie sprzed, nie wiem, 10 czy 20 lat, on też jest zupełnie inny niż dzisiaj. Oczywiście są agenci, którzy przez te 20 lat funkcjonują tak samo, natomiast no ich udział w rynku, nawet lokalnym, on dramatycznie spada. Tak? Ja myślę, że agenci naprawdę wykorzystują bardzo wiele dzisiaj nowoczesnych technologii, są coraz lepiej zorganizowani i tak jak w każdej innej branży, myślę, że ten postęp my też widzimy, myślę, że ta ustawa czy te zmiany legislacyjne, one troszkę go wspierają, natomiast on się dzieje. Tak? Z naszej perspektywy to jest tak, że rynek ubezpieczeniowy jest bardzo duży i myślę, że to raczej chyba jest o tym, jak spowodować, żeby on szybciej rósł niż do tej pory, tak? No, w zeszłym roku mieliśmy silny wzrost, ale głównie powodowany wzrostem cen oceanie, ilości transakcji czy ilości polis. I myślę, że na tym rynku jest bardzo dużo miejsca dla wielu graczy, tak? I tak jak obserwujemy sobie inne rynki, że sobie weźmiemy taksówki, wejście Ubera i innych tego typu aplikacji, nie spowodowało... No ale taksówkarze protestują jednak i zabraniają, żeby tak, Uber nie jeździł, ale nawet w Stanach cały czas mamy te żółte, no bo tak się szczęśliwie czy nieszczęśliwie składa, że tworzymy dyrektywy, tworzymy regulacje, ale gdzieś jest ten klient, który ma jakieś swoje preferencje i on w pewnych miejscach tego zakupu chce dokonywać. Tak? Myślę, że tak długo jak będziemy dostarczać klientowi dobrą wartość, myślę, że ten klient będzie do nas przychodził, a dzisiaj mówią, dobrą dostarczamy, bo on przychodzi do nas i ma porównanie iluś propozycji, często tak naprawdę dzięki takim firmom jak my całego rynku i tak naprawdę też ma osobę, do której może pójść i pociągnąć ten krawat, jeżeli coś nie działa. Tak? Więc myślę, że ten klient no,
tak się jakoś składa, że on chce u nas być i paradoksalnie te wszystkie zmiany technologiczne i tak dalej, no Direct, jak wiemy, też pracowałem w firmie Directowej, tak jakby osiągnął pewną pozycję na rynku, ona rośnie, ona pewnie będzie rosła, ale ona prawdopodobnie będzie dominująca, zresztą we wszystkich krajach na świecie tak naprawdę doradca, on ma różną formę, ale on pozostał, tak, w Anglii też to jest rynek, który jeżeli chodzi o sprzęt komunikacyjny jest zdominowany przez internet, ale tam są agenci, brokerzy, którzy zajmują się czymś innym, ale się zajmują, tak, więc myślę, że to, co my mówimy naszym agentom, to jest to, że musicie się rozwijać, musicie wiedzieć, że prawdopodobnie te proste ryzyka typu OC będą migrowały do zdalnych kanałów, bo klient tego chce, pewnie to ubezpieczenia będą prostsze i tak dalej, i tak dalej. Wy musicie być doradcami, poza tym kiedyś będą pojazdy autonomiczne, tak, gdzie nie będzie klient ubezpieczany, tylko będzie fabryka się ubezpieczała, tak, więc jakby staramy się to robić, staramy się edukować, pracować z agentami, że ci, którzy to rozumieją, oni będą się rozwijali, będą szli w kierunku produktów dobrowolnych, tworzących większą wartość i dla klienta, i dla towarzystwa, tak jak produkty chociażby mieszkaniowe czy życiowe i tego typu rzeczy. Natomiast ci agenci, którzy tego nie zrozumieją, oni z czasem wypadną i dla mnie to jest ta zmiana pokoleniowa. Ona mniej związana jest dla mnie z wiekiem, tylko właśnie ze skłonnością do zmiany. My wierzymy, że ten rynek się będzie zmieniał, ale wierzymy, że ten nasz model jest dobry i dla klienta, i dla towarzystwa, bo towarzystwom też mimo wyższych prowizji pozwala jednak ograniczać koszty, bo my pracujemy z agentem na wielu towarzystwach, a jednemu towarzystwu nie do końca się opłaca pracować z klientem, który generuje 5 tysięcy miesięcznie, a dla mnie on generuje 100 tysięcy, więc ja z nim pracuję i nam to się opłaca. Także myślę, że rynek jest bardzo duży i wszyscy się na nim utrzymamy, co nie znaczy, że tym zmianom będziemy podlegać. Myślę, że będziemy nim podlegać bardzo, bardzo mocno i zwycięży, jak zwykle, zwyciężą ci, którzy będą do przodu z tymi zmianami. Tak? To też jest konieczne po prostu. No właśnie, jak dostosowanie brokerów, no bo brokerzy to są wygranymi, bo właściwie żyli w podobnym świecie przez tyle lat. No ale jednak rynek się zmienia, technologie wkraczają. No i co, tylko duże ryzyka wam pozostaną, czy to też nie? No duże ryzyka, przypomnijmy, nie będą podlegały tym obowiązkom informacyjnym, więc nie ma problemu. W ogóle nie ma problemu. A dlatego nie ma problemu, że w dużych ryzykach w ogóle nie trzeba obowiązków informacyjnych, bo to, co my produkujemy dla naszych dużych klientów, to w ogóle poza IDD jest... Nie, obowiązki informacyjne dla dużych ryzyk nie, ale w kontekście właśnie zmiany technologicznej, prawda? Tak. Czyli wchodzimy już w high-techową sprzedaż. Oczywiście. Analizy, no niedługo klienci sami będą sobie analizować swoje potrzeby. Nie będą. Proszę Państwa, pozwólcie, jak już jestem przy głosie, bo czekałem, nie chciałem przerywać, ale słuchajcie, trzy sprostowania interpretacyjne. Po pierwsze, nie ma dzisiaj już pod IDD pośredników niezależnych. Są tylko wyłączni agenci i pozostali. To się zmieniło. W stosunku do IMD dzisiaj IDD mówi, są tylko i wyłącznie pośrednicy zależni i pozostali. Także multiagenci jako niezależni do tej pory, ale tak naprawdę nieprawidłowo. Dzisiaj jest prawidłowo pod IDD. Dwa, to nie jest tak, że nie ma multiagentów w Europie. Multiagentami w Europie są brokerzy. A tak, to dlatego, że jest przedmiotowy podział pośrednictwa. Uważam, że te kraje, które mają, tak jak Polska, podmiotowy podział pośredników, są wygrane w kontekście IDD. Bo przecież, proszę Państwa, to, że zaszła konieczność uchwalenia IDD jako takiej, czyli rewizji IMD, najpierw IMD 2 mówiliśmy przez lata, potem się dzięki level playing field okazało, że mamy IDD. Przecież to nie jest dlatego, że w Polsce było niedobrze. Tylko tam właśnie, gdzie był przedmiotowy podział pośrednictwa, klient nie wiedział do końca, jak przychodził do tego brokera, który miał tą czapeczkę i sobie przekręcał, tak? Dzisiaj jestem agentem, dzisiaj jestem brokerem. Ja nie mówię, że to jest źle. Ja mówię tylko, że po prostu tak jest i stąd powstała potrzeba IDD. A tak naprawdę na samym końcu dnia w Polsce klient przychodził do multiagenta i wiedział, że przychodzi do multiagenta. X towarzystw w jednym miejscu, każdy multiagent ma tam na szyldzie napisane i klient wiedział, że to jest przedstawiciel ubezpieczyciela i od niego się może tego, a tego spodziewać. Tak naprawdę, tak jak tutaj pan prezes mówi, ja przychodzę do multiagenta, siadam, mówię, jadę jutro na narty, słucham. Tak? A on mówi, najlepszą ofertę ma towarzystwo Y, to panu proponuję. A ja mówię, bardzo proszę, gdzie mam podpisać? I
Już odpowiadam na pytanie. Insurtech, technologia i tak dalej. Abstrahując oczywiście od tego, że porównywarka internetowa dzisiaj umieszczona w IDD jest tylko ze względów edukacyjnych, tak? Porównywarka internetowa, która umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia, jest multiagentem, kropka. Nie ma co o tym dyskutować. To jest tylko informacja dla tych, którzy by jeszcze tego nie wiedzieli. I teraz tak naprawdę pytaliśmy, jak będziemy szkolić porównywarki internetowe. No właśnie. Bo kto będzie szkolony? Ten informatyk, który będzie tą porównywarkę obsługiwał? Na samym końcu dnia klient, młody klient, dzisiaj wchodzący w życie, kupi proste ubezpieczenie przez internet, ale nie kupi skomplikowanego ubezpieczenia przez internet. Dlaczego? Bo dzisiaj już klienci nie chcą przechodzić przez 5 stron formularza, które muszą wypełnić, żeby dojść do oferty. A jeszcze jak dzisiaj, jeszcze trzeba będzie zrobić analizę potrzeb i tak dalej. Pamiętajmy, proszę Państwa, że dzisiaj te obowiązki, my tu mówimy o obowiązkach naszych, ale zwróćcie uwagę, że dzięki IDD nałożony zostaje obowiązek na klienta. On musi nam odpowiedzieć na to pytanie. Udzielić informacji niezbędnych do analizy potrzeb i będzie za to odpowiedzialny. Ja oczywiście pomijam kwestię potem, jak to będzie w praktyce i w doktrynie, jak skłamał, nie skłamał, źle powiedział i tak dalej, i tak dalej. To jest Państwa rola bardzo duża, ubezpieczycieli, jak sformułować, nasza też, brokerów, agentów, jak sformułować te arkusze analizy potrzeb tak, żeby klient nie mógł zrobić nam nie mógł źle odpowiedzieć, tak? Żeby, bo oczywiście, że może się pomylić, ale żeby nam nie udzielił informacji niekonkretnej, tak? Które można różnie interpretować. To będzie bardzo duże wyzwanie. I tak odpowiadając wreszcie na pytanie. Insurtechy jak najbardziej. To się wszystko będzie do sieci przenosić. Tylko klienci chcą porozmawiać z drugim człowiekiem. Czy to będzie człowiek po drugiej stronie biurka, czy to będzie człowiek wyświetlony na ekranie komputera, zawsze będzie to rozmowa z kimś, kto za mnie wykona dużą część pracy. Klienci po prostu nie chcą pracować, a dzisiaj przez IDD będą mieli tej pracy więcej. I my musimy za nich tą pracę wykonać. No dobrze, ale jeżeli nie chcą pracować, to pytanie, czy będą się ubezpieczać, bo to jest jednak kolejne zagrożenie. Tworzymy bezpieczne normy dla klientów, stwarzamy dla niego duże bezpieczeństwo. No młodzież, teraz popatrzmy, no oni mają to, co mają w internecie, łatwo dostępne, klikną, done. Jeżeli nie będą mieli potrzeby, no to uznają, nie będą sobie mieszkania ubezpieczać, nie będą ubezpieczać swojego życia, bo oni sobie zrobią jakiś fundraising na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie, czy rzeczywiście to spowoduje, że ci klienci będą chcieli się ubezpieczać i tutaj, czy to bezpieczeństwo dla klienta rzeczywiście jest zbudowane w jego interesie? Pani prezes Makulska. Ja odpowiem tak. No po pierwsze, na szczęście klienci nie przeczytają ani IDD, ani ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, więc będą w nieświadomości i jednak będą poszukiwali ochrony ubezpieczeniowej, przynajmniej w takim zakresie, jak poszukują dzisiaj, bo raczej nie mamy problemu z tym, że nam maleje drastycznie rynek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach majątkowych chociażby. Natomiast druga rzecz taka istotna, to ja powiem na to tak, porównam nasz rynek do rynku bankowego, no bo tam te rzeczy wszystkie i wymogi i formalności, które są związane z dystrybucją produktów już są i my jesteśmy klientami i odbiorcami tych formalności, czy to siedzącym na sali, czy też w ogóle społeczeństwo, że tak powiem, zniechęciło klientów do korzystania z usług bankowych? No nie. W gruncie rzeczy wszyscy się... Nie. Natomiast nie. Rzeczywiście usługi bankowe się przeniosły na inną platformę. Mało kto już chodzi do oddziału. Tylko, że tutaj ale to jest inne trzeba... pytanie. Ty tak. Pytasz, czy będą się dalej ubezpieczać. Będą, tak. Usługi bankowe rzeczywiście są potrzebne, natomiast tak naprawdę... No konto muszę mieć, bo muszę zapłacić przelew. To jest moja potrzeba niezbędna. Ja a tutaj, jedno się kupuje, po co mi ubezpieczenie? Poza, ale ja mówię o produktach inwestycyjnych bankowych. Jeżeli dzisiaj poza zwykłym depozytem ktoś chce
popełnić jakąś inną czynność inwestycyjną, to musi wykonać wszystkie czynności związane z, to jest MiFID, tak? Który wprowadził bardzo podobne rzeczy, które wprowadza w tej chwili IDD. Tylko mówimy o 5% społeczeństwa, wiesz, mówimy o niemasowym rynku jednak inwestycyjnym. Ale czy on spadł? Nie. W tych 5% nie. Ale też nie wynosi 50. To, czego ja się obawiam, i to jest to, co ty, Beata, poruszyłaś, absolutnie się z tym zgadzam. Za wcześnie. Znaczy, my porównujemy, i o tym też mówił Łukasz, porównujemy się do rynków zagranicznych. Jak patrzymy na penetrację ubezpieczeniową, czyli proste podzielenie GWP, składki brutto na rynku przez ilość mieszkańców aktywnych, którzy są w wieku powyżej 18 roku życia, to ten udział na mieszkańca składki jest w Polsce jeszcze bardzo, bardzo mały. I to, czego ja się obawiam, że wychodząc z tym obowiązkiem informacyjnym, troszkę zabijemy ten wzrost penetracji ubezpieczeniowej. Teraz idziemy do tego, że czy ten agent namawiający klienta na zakup mieszkania, na siłę, tak, bo ma tam te wynagrodzenia prowizyjne, o których tutaj pani rzecznik wspomina. Czy to jest złe? No, do któregoś momentu nie. Dlatego, że ja znam bardzo wielu klientów, którzy nie mieliby polisy mieszkaniowej, gdyby nie to, że agent trochę mu tam nagmerał i wcisnął tą polisę, po czym nastąpiło zalanie mieszkania i ten gościu szedł z szampanem do agenta i mówi sobie: stary, dziękuję ci serdecznie. Jesteśmy rynkiem bardzo młodym, jak się porównujemy do Europy, nawet powiedziałbym niedojrzałym, jeżeli chodzi o penetrację ubezpieczeniową. W komunikacji wygląda to nieźle, jest tylko parę procent mniej, w majątku wygląda to słabo, w życiu dramatycznie. Znaczy składka życiowa na mieszkańca jest 8-krotnie mniejsza niż w krajach zachodu. I teraz ja się boję tego, że jak ten klient będzie zniechęcony przez trwającą nie 5 minut, tylko 30 minut informowanie o polisie turystycznej za 100 zł, to o czym rozmawialiśmy na spotkaniach, boję się, że on nie będzie chciał już słuchać o mieszkaniu. No właśnie, czy Ministerstwo Finansów tego typu analizy przeprowadzało? Czy to będzie miało wpływ negatywny na rynek? Znaczy, mi się wydaje, proszę Państwa, że no, nie możemy sprowadzić obowiązków informacyjnych, czyli takiego rzetelnego informowania, które de facto zgodnie z dyrektywą i zgodnie z, nie tylko z dyrektywą IDD, przecież mamy PRIPSy, mamy inne wymogi informacyjne wynikające z innych regulacji. Nie możemy sprowadzić tej dyskusji do takiego wniosku, że to zniechęci do rynku finansowego, do rynku ubezpieczeniowego, bo przecież ta spadek składki życiowej, no oczywiście on ma różne przyczyny, ale jedną z przyczyn jest również to, że jest, że niskie zaufanie do tego rynku, tak? No, umówmy się, ten mis-selling, który miał miejsce, spowodował bardzo dużą ostrożność, jeżeli chodzi o zawieranie umów ubezpieczenia na życie tych inwestycyjnych. W związku z tym, proszę Państwa, tu wydaje się, że jest bardzo duża rola operatorów rynku i nie tylko zakładów ubezpieczeń, ale wszystkich dystrybutorów, żeby ten klient był sprawnie informowany, tak, żeby to zaufanie do tego rynku wzmocnić i żeby on wiedział, że ten produkt ma go chronić i jest dobrem, jest tym, co on jest dla niego korzyścią. Wydaje mi się, że temu to służy. Pytanie kluczowe. Kto ma ocenić i poinformować mnie i Gosię, którzy akurat stoją po stronie ZU, co to znaczy sprawnie? I to jest ad vocem do Łukasza. Zbadanie ankiety potrzeb, nie mamy z tym problemu. Problem jest taki, że ja dzisiaj, jak mam odpowiedź na pytanie z moimi prawnikami, co to znaczy na podstawie ustawy, którą za chwilę przecież wdrożymy, co to znaczy zbadanie potrzeb, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy pytanie o to, czy klient ma psa w domu, który mu tam hasa po podwórku, po ogrodzie i w związku z tym niezaproponowanie polisy jednej firmy, bo nie ma ochrony na wypadek OC w życiu prywatnym od pogryźnienia na psa, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Trochę z tym obowiązkiem przerzucamy się odpowiedzialnością, kto ma to. Tak, tutaj myślę, że rzecznik będzie miał dużo pracy w tym zakresie, że państwo źle poinformowali, jak państwo widzicie. No tak, zbadali czy tak. Potem poinformowali, tak, już po zbadaniu. Po zbadaniu. Natomiast mi się w ogóle, ja tą dyrektywę odczytuję też tak i to tę ustawę, która niedługo będzie obowiązywać, że ona właśnie w sumie jej celem jest właśnie podniesienie i poprawa w ogóle wizerunku, o którym tu wczoraj mówiliśmy, branży ubezpieczeniowej, poprawa właśnie sytuacji nie tylko klienta, ale w ogóle całego rynku, tak, żeby dyrektywa pokazuje, jak naprawdę poprawić relacje z klientem, żeby on był chętny do zawierania ubezpieczeń. I mi się wydaje, że no tutaj kwestia chęci zawierania ubezpieczeń to nie jest oczywiście tylko kwestia obowiązków informacyjnych, ale wiele innych czynników,
czynników, tak? W ogóle cała sytuacja ekonomiczna przede wszystkim, prawda? Klienta i różne tego typu czynniki. Dlatego mi się wydaje, że jeżeli ten klient po prostu będzie czuł, że robi się wszystko po to, żeby on był jak najlepiej ubezpieczony, jeżeli, no to tutaj nikt nie będzie się czepiał o jakąś nadmierną ilość tych informacji, prawda? A czy to trochę nie będzie tak, jak na przykład popatrzymy czy na MiFID ankietę, czy na naszą ankietę, jeśli chodzi o UEFki, że mamy pozaznaczane i mój pośrednik mówi, nie, pani tu nie zaznacza, bo jak pani tu zaznaczy, to ja od pani nie będę mógł tego ubezpieczenia sprzedać, bo wtedy pani jest nie rozumie, co to jest inwestowanie w akcje, no przepraszam. A tu mamy taki fajny produkt, rzeczywiście ładnie zyski wyglądają, z ostatnich 5 lat pani zobaczy, jak wzrosło, pani tu zaznaczy. Nie, to powiem ci dalej, to jest najlepiej, jak to przejść szybciej. Klient odmawia wypełnienia ankiety, więc jakby sam obowiązek ankiety nie załatwia tematu, już w pełni zgadzam. No też mi się tak wydaje. No oczywiście będziemy budowali świadomość, bo tą świadomość musimy budować klientów i ich potrzeb, no ale właśnie przyjdzie klient, tutaj pan prezes mówi, już spieszę się, jadę na narty, no a my mu tyle papierów do ręki dajemy, panie prezesie, i co wtedy? I właśnie o to chodzi, ale na pewno ten klient tych papierów sam w internecie nie zrobi. On właśnie szybko przybiegnie do agenta, czy do multiagenta, bo on za niego te papiery szybko wypełni. I o to chodzi. A tak naprawdę to nie muszą być papiery, bo no już analizę potrzeb można dokonać w systemie ubezpieczyciela. No, i ja myślę, że to jest też bardzo duża. Nasze systemy są gotowe do tego, żeby już w tej chwili sprzedawać z analizą potrzeb. Ja myślę, że jak znam systemy ubezpieczeń innych ubezpieczycieli, to jest podobnie. Problem jest bardziej w tym, jeżeli multiagent będzie musiał sam na własne potrzeby z naszych wszystkich systemów skompilować swoją ankietę potrzeb. A tu się zgadzam, czyli tu duże wyzwanie dla agentów. Czy tutaj agenci się już przygotowują właśnie do tego typu analizy potrzeb, bo ile produktów państwo proponujecie, no i doradzacie, bo teraz będziecie doradzać klientowi, co ma wziąć jako ubezpieczenie. Ja myślę, że to jest właśnie naturalna przestrzeń do dużych organizacji, tak? Takich jak nasza, gdzie my tak naprawdę to robimy, może nie per se, tak jak to ustawa wymaga, natomiast różnego rodzaju narzędzia, gdzie my pomagamy agentom w tym gąszczu, no bo jeżeli on ma, powiedzmy, nas tam 20 towarzystw, to musimy mu jakoś pomóc, żeby wybrać, żeby wiedzieć, gdzie tego drona przysłowiowego, bo to jest takie jedno z pytań na Facebooku, które śpiewa, gdzie ubezpieczyć drona, gdzie go ubezpieczyć, tak? Także my to już robimy, ta nasza praca będzie może bardziej ustrukturyzowana i uporządkowana, natomiast to się dzieje, bo to jest jedna z wartości, jedna z korzyści, którą agentom dajemy. Natomiast nawiązaniem do tego, co rozmawiałem, czy klienci będą się ubezpieczali i w jakich kanałach i tak dalej, ja myślę, że klienci będą się ubezpieczali chociażby też dlatego, że no, ludzie chcą zarabiać pieniądze. Tak? Ja myślę, że są produkty, które są do sprzedawania, zwłaszcza jeżeli agenci będą czuli, że niektóre ryzyka emigrują na przykład do internetu, tak jak OC, będą starali się jeszcze więcej, żeby uzupełnić sobie lukę w dochodach, sprzedawać produktów dobrowolnych, więc to nie obawiam się o to. Tak? Myślę, że jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które z tym zawodem zajmują, potrzebują zarabiać pieniądze. A w kontekście konsumenta, ja też nawet o tych milenialsów, o których dużo się mówi, jestem spokojny, no bo patrząc na powiedzmy pokolenie nastolatków, tak, moich dzieci, naprawdę ubezpieczenie, uwierzcie mi, jak siedzimy, coś tym zajmujemy co dzień, to jest ostatnia rzecz, która ich interesuje, tak. Oni wszystko robią przez telefon, ale wszystko, co jest dla nich fajne, to nie jest fajne, tak. To nie jest fajne, a zwłaszcza jeżeli mają odpowiadać na jakąś analizę potrzeb i tak dalej, pójdą moim przekonaniem do człowieka, który im w tym pomoże, naprawdę to nie jest fajne. Ich całe życie towarzyskie, kupowanie płyt, słuchawek, ubrań, absolutnie, awatary, internet, wszystko zgadza się, ale nie ubezpieczenia, naprawdę, to młodych milenialsów, no myślę, że tak, a jak nie pójdą, to my do nich przyjdziemy, tak, bo są klienci, są rodzice, to są dzieci naszych klientów, tak, więc my o to zadbamy, tak, na tym polega nasza praca, tak, że też jestem o tą grupę społeczną dość spokojny. No dobrze, musimy kończyć, bo już czas nam dawno minął, ciekawa dyskusja, jeszcze mamy tyle tematów do omówienia, to jeszcze mamy 2 minuty. Słuchajcie państwo. Ja jeszcze tylko jedną uwagę taką mam. Oczywiście za wcześnie, żeby w ogóle snuć jakiekolwiek przypuszczenia, jak nam ta ustawa zmieni rynek. Natomiast zastanawiam się ad vocem trochę do Igora i może jako przeciwwagę. Będą się agenci grupować niekoniecznie w Unilinku, ale być może będą też tworzyć własne lokalne silne grupy w jakiejś formule. Ale też zastanawiam się, czy nie zatęsknią za wyłącznością.
No właśnie, i to jest pytanie, bo jeżeli Hestia będzie miała swoją analizę potrzeb, Generali będzie miało swoje, PZ-u, wszystkie te zakłady będą miały swoje różne, jak ci pośrednicy, dystrybutorzy będą kompilować te różne analizy potrzeb, bo każdy, chyba że Polska Izba Ubezpieczeń rozpocznie nowy projekt i zrobi wspólną ankietę dla wszystkich ubezpieczycieli i wszyscy będziemy wiedzieli, jakie mają potrzeby nasi klienci, potencjalni klienci, a właściwie na końcu Polacy. Więc może taka będzie super analiza potrzeb. I myślę, że ja bym poszedł dalej i zrobił spółkę dystrybucyjną, tak żartem do Igora. Wspólną. To może jeden ubezpieczyciel, jedna spółka dystrybucyjna i wtedy będzie rzeczywiście idealny świat. Dyrektywa tego nie zabrania, dokładnie. No jedynie Urząd Ochrony Konkurencji może tu mieć problemy. Żeby trochę słodkości jednak zakończyć miło, fakt faktem, że się spotykamy, fakt faktem, że są te spotkania w ministerstwie, które ci serdecznie dziękuję, fakt faktem, że mamy takie panele, pokazuje, że w świecie galopującym potrzebna jest rozmowa o ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, nie tej z Unii Europejskiej, nie IDD, tylko w ogóle ustawie o ubezpieczeniach, potrzebna jest częściej niż raz na 10 lat. Więc z mojego punktu widzenia to jest ogromna szansa, że rozmawiamy o tym i szukamy tych zmian, tych aktualizacji w ustawie. To ja poproszę o tak, ostatnie zdanie, każdy po kolei. Jedno zdanie. Tak, każdy bo po kolei. Myśmy się dzisiaj skupili w tej dyskusji nad zawarciem umowy ubezpieczenia, znaczy na tych czynnościach przed. Ja w swoim ostatnim zdaniu chciałbym powiedzieć o tym, co jest ukoronowaniem tego całego procesu, czyli o umowie ubezpieczenia, która zgodnie z prawem, który będzie wpisana w ustawie, ma każda umowa ubezpieczenia ma być zgodna z potrzebami klienta. Ja nie znam, 20 lat jestem na tym rynku, ja nie znam takiej umowy. Nie ma umowy ubezpieczenia zgodnej z potrzebami klienta. Także to chciałbym zostawić na koniec tej dyskusji. Dziękuję. Ostatnie. Ja chciałem zostawić na koniec dyskusji, podsumowując trochę wcześniejsze wypowiedzi, myślę wspólne, że ta ustawa spowoduje na pewno przyspieszenie procesu profesjonalizacji uczynienia z pośredników, z dystrybutorów, z agentów, z brokerów, prawdziwych doradców klientów. Myślę, że to jest taka pozytywna rzecz na koniec. Pani dyrektor. Ja myślę, że też spowoduje przede wszystkim dla konsumentów, dla nas wszystkich, dla klientów lepszą informację, a myślę, że też porządkuje pewne rzeczy dla operatorów na tym rynku i mam nadzieję, że tych szans jest więcej niż zagrożeń. Adamie. Moim zdaniem musimy wyjść z piaskownicy i to jest fantastyczny moment, żeby zakończyć tę wojnę polsko-polską, wziąć się za ten nasz wspólny rynek agencyjny i też brokerski, bo tutaj dzisiaj żeśmy ocalili cię trochę, jeżeli chodzi o aberracje, jakie tam są, ale też nie jest idealnie i czas zająć się wspólną profesjonalizacją rynku ubezpieczeniowego i to jest ogromna szansa, więc na pewno my jako Generali będziemy szukać tego dialogu z agentami, co możemy razem robić lepiej, żeby nie oszukiwać się nawzajem, tylko właśnie, żeby... Klientów nie oszukiwać. Nie oszukujemy klientów, żeby nie oszukiwać się nawzajem i lepiej tego klienta zbadać i mu dać lepsze produkty. Pamiętajmy cały czas, ostatnie zdanie, że cały czas współczynnik cross-sell, czyli ten współczynnik ilości produktów ubezpieczeniowych dla jednego klienta jest żenująco niski. Więc dzisiaj większość naszych kolegów, moich, twoich, nie ma ochrony, która jakby zabezpiecza go od większości tych ryzyk, które mogą się wydarzyć. Cały czas samochód jest głównym członkiem rodziny, tym najważniejszym, więc no tak. To się musi zmienić. A, pani prezes. Ja wszystko powiedziałam, tylko podkreślę, że czy chcemy tego, czy nie chcę oceniać w ogóle tej ustawy, natomiast czeka nas olbrzymia zmiana, taki disruption trochę, jeżeli chodzi o dystrybucję. Czeka ona przede wszystkim naszych pośredników, no i po prostu musimy być do tego gotowi, żeby to w krótkim czasie zrobić. Właśnie. A jak rzecznik tutaj... Takie padło stwierdzenie, że nie ma umowy, która spełnia wszystkie potrzeby klienta. Musiałaby być rzeczywiście umowa ubezpieczenia od wszystkiego, bez żadnych wyłączeń. Taka super umowa ubezpieczenia. No i wtedy nie trzeba odpisywać, jakie ryzyka są niewłączone. Czyli tak, tak. Tak, ale oczywiście wszystko w granicach rozsądku i... My taką umowę zrobimy, tylko za odpowiednią składkę. To nie ma problemu. Otóż to, więc mówię, wszystko w granicach rozsądku. Pamiętajmy, że
umowa ubezpieczenia właśnie kosztuje i trzeba jeszcze zapewnić pokrycie, tak, ubezpieczeniowe, więc my tylko jako rzecznik finansowy no zawsze mówimy, to już się zresztą na rynku ubezpieczeń dzieje, żeby po prostu te produkty były tworzone z myślą o kliencie, żeby zakład ubezpieczeń, przygotowując umowę, bo tam się tak naprawdę wszystko zaczyna, tak, myślał o tym, że to będzie czytał zwykły człowiek i będzie chciał z tego zwyczajnie skorzystać. Rozumiem. Tak, bardzo dziękuję. Czyli będzie świat lepszy, brokerzy będą szczęśliwi, multiagenci będą też szczęśliwi agenci, ministerstwo zadowolone, bo wdroży dyrektywę, ubezpieczyciele będą mieli wyższą jakość usług, a rzecznik będzie miał pracy. A za to prawnicy będą mieli więcej. I bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten świat będzie lepszy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panelistom.